Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest Marek Jurek. Witam Pana. Dzień dobry. Panie Marku, czy chrześcijanie czują niepokój? Czy katolicy w Polsce czują niepokój? Czuję. To, co Pan pyta, to mi się kojarzy z takim doświadczeniem po śmierci Jana Pawła II. Dzisiaj to jest inne doświadczenie, ale koniec każdego pontyfikatu to jest doświadczenie równie dramatyczne. Ja do mojego przyjaciela tak napisałem otwarcie, to co czułem, że szybko to 8 lat minęły. I to jest właśnie takie doświadczenie, te dobre 8 lat bardzo szybko minęły. W gazecie codziennej wywiad z bratem papieża, z Georgiem Ratzingerem, i on mówi, że już kilka miesięcy temu wiedział o tej decyzji. Wtedy był zaskoczony, ale potem zrozumiał przesłanki i poczuł się zupełnie pewnie. Czy jest w tym zamysł papieża, żeby przeprowadzić Kościół przez... Czasy chyba są trudne dla Kościoła. Znaczy są tak naprawdę trudniejsze, niż sobie zdajemy sprawę. Znaczy sede vacante będzie, bo Ojciec Święty, jak go znamy, i sprawa, ale też ze względu tak jak go znamy. To jest człowiek, który w sensie prawnym bez wątpienia 28 lutego się całkowicie usunie i przez ten czas będzie kolegium kardynalskie i Kościół będzie czekał na wybór papieża. Także. Natomiast czasy dla Kościoła są bardzo trudne. Ja myślę, że trudniejsze niż sobie zdajemy sprawę, dlatego że my do pewnych rzeczy się przyzwyczailiśmy. Wystarczy posłuchać, do tego wszystkich zachęcam, komentarzy na temat konklawy, na temat wyboru przyszłego papieża, ale również podsumowań tego pontyfikatu. Przecież te windykacje, które właściwie postulują, żeby Kościół porzucił siebie, to kompletnie absurdalne. Na przykład to, czy Kościół zaakceptuje antykoncepcję, związki homoseksualne. Słucham porannej audycji w najbardziej mówionej stacji, liberalnej stacji radiowej, śmiechy Hichera, że homoseksualizm to grzech, ale jednocześnie adresowanie tego wszystkiego do Kościoła, że to Kościół ma uznać, że prawda, której uczy, jest śmieszna, że mają porzucić i tak dalej. Ale jakie to ma znaczenie? Problem polega na tym, że jeżeli wszyscy wierzymy, wszyscy wierzący katolicy wierzą, że Duch Święty jest obecny na Soborze. Ale właśnie jest obecny dlatego, że każdy taki przełomowy moment historii jest wielkim wyzwaniem. I teraz to jest ciekawe, mówił Pan o księdzu Georgu Ratzingerze. Papież właściwie na pewno postąpił przede wszystkim zgodnie z własnym przekonaniem. Mówię, papież pokazuje bardzo ważną rzecz całemu światu, że papiestwo jest brzemieniem. My dzisiaj już tak łatwo zapomnieliśmy po agonii Jana Pawła II, kiedy rzeczywiście ta agonia, ona się wręcz narzuciła szacunek wszystkim. Ale ile było głosów jeszcze pół roku wcześniej, że dlaczego ten papież nie abdykuje? Najważniejsze osiągnięcie tego pontyfikatu. Najważniejsze to jest osiągnięcie, takie w planie historycznym, po ludzku, to jest oczywiście Anglicanorum Cetibus, przywrócenie do jedności Kościoła Anglokatolików, dokończenie tego wielkiego dzieła, o którym myślał kardynał Newman, książę Norfolk potem, wielu, wielu ludzi dobrej woli, którzy pracowali nad tym, żeby te problemy sakramentalne, które istniały między anglikanizmem a katolicyzmem, a jednocześnie to pragnienie jedności doktryny, jedności wiary i też takie jakieś przywiązanie do Rzymu, które mówię od 200 lat było bardzo widoczne w wielu środowiskach anglikańskich, żeby dokończyć. I w moim przekonaniu Anglicanorum Cetibus i stworzenie tych ordynariatów to jest dzieło, jakiego nie było od czasów błogosławionego Piusa IX i stworzenia Kościoła Greko-Katolickiego, czyli od 150 lat. Ale to jest w planie takich wydarzeń historycznych, instytucji. Ale w planie głębszym to jest cała teocentryczna orientacja, całe teocentryczne nastawienie naszego papieża. To, kiedy on mówił szczególnie w sprawach liturgii, to zarówno w stosunku do liturgii starej, jak i do nowej, że musi nią rządzić zasada conversia dominum, zwróćmy się do Pana, ta konwersja do Pana oznaczała dla papieża przede wszystkim konwersję w najdosłowniejszym sensie tego słowa, że my mamy coraz bardziej odwracać się od spraw ziemskich, one ciągle nas odciągają, a ciągle się kierować właśnie do Boga, do Pana, że Bóg musi być ośrodkiem kultury, życia każdego z nas i taki jest sens chrześcijaństwa. I właściwie to jest zasada, której papież bronił we wszystkim. Ale chyba też ważną rzeczą jest to, co papież zrobił. On wreszcie utłukł tego ducha Soboru, który był sprzeczny z literą i z sensem Watykanum II. Z księżmi diecezji rzymskiej papież bardzo pięknie powiedział, że był Sobór Ojców i Sobór Mediów, ale bardzo wiele
zmian, które po soborze nastąpiły, realizowały sobór mediów, a nie sobór ojców. Głos co Kościół mediów, musi to... zrobić, żeby nie dać sobie wyjmować kolejnych pokoleń? Czy ja mówię zawsze wszystkim, nie oglądać telewizji, więcej czytać dokumentów magisterialnych, to znaczy mówię na te trzy źródła, które akurat mówię, zaczął się Wielki Post, a ja wrócę do Bożego Narodzenia, które na początku Bożego Narodzenia przywołujemy, jak żyć, jak Święty Paweł uczy, jak żyć. Pobożnie, roztropnie, sprawiedliwie. I to są trzy źródła, to znaczy Pismo Święte, Magisterium Kościoła i zdrowa filozofia. I to są trzy rzeczy, na których się trzeba stale opierać. Jeżeli my sobie uświadomimy, że tak naprawdę bardzo często z katechizmu możemy dowiedzieć się więcej o sprawiedliwości niż z debaty telewizyjnej polityków i że to drugie jest bardzo potrzebne, ale jako ludzie przepis. Ludzie są emocjami najpierw, intelektem są potem. Czy w takim świecie... Temu też należy stawiać opór. Tego nie można anulować, dlatego że emocje są częścią naszego życia i my nie jesteśmy istotami nieemocjonalnymi. Ale w momencie, kiedy przestajemy posługiwać się intelektem, to przestajemy być ludźmi. Ale panie Marku, ale to jest utopia. To jest utopia. Ale w momencie, kiedy przestajemy się posługiwać intelektem, przestajemy być ludźmi. Ale to jest oczywiste. I kiedy z sumieniem się przestajemy posługiwać, również przestajemy być ludźmi. Sumienie to jest rozum moralny. Właśnie sumienie to nie są emocje, to jest rozum moralny. Dokładnie. Czy mamy jakiś pomysł na to, żeby zrównoważyć tę presję, która potrafiła soborowi nałożyć gębę ducha soboru? Tak? I w niektórych krajach to poszło tak daleko, że odchodziło połowę kapłanów. Intensywność życia katolickiego po prostu. Czyli głębia wiary. Ja znam bardzo, ale też tak patrząc ze strony czysto socjologicznej, we Francji bardzo, wśród inteligencji występują dwa fenomeny i to jest ciekawe, wśród prawicowej, nawet takiej monarchistyczno-katolickiej, ale nawet wśród lewicowej, socjalistycznej. Ale we Francji istnieją takie dwa fenomeny, wielodzietność, bardzo często na przykład w świecie politycznym. Wystarczy poprzeglądać biogramy. Wielodzietność. Ja mówię, obecny prezydent w związku jeszcze z poprzednią kandydatem prezydenta mieli czworo dzieci w związku niesformalizowanym. Czworo dzieci w stałym związku. Może mówię, to przekonani socjaliści i tak dalej. I z drugiej strony, drugi fenomen to jest wręcz poza na nieposiadanie telewizji. Ja posiadam telewizor, więc mówię, absolutnie nie mówię o sobie, nawet lubię oglądać. Natomiast tam mówię, tam jest to przekonanie i co to daje? Tak. Czyli snobizm, człowiek... zdrowy snobizm, nie oglądaj telewizji, miej dużo dzieci. Ale to się jakoś łączy, panie Marku. Ale też przede wszystkim mówię, uwolnić się od presji pewnych kanałów informacji, a jednocześnie mocno się zakorzenić, mówię, w kulturze klasycznej, kulturze katolickiej i tak dalej. Dlatego, żeby to, co otrzymujemy jako informację, zrównoważyć tym, co otrzymujemy jako kod do interpretacji informacji. Jako kod do interpretacji. Wie pan, nie mówiąc o planie wiary na przykład, ale na planie czysto narodowym, publicznym. Co człowiekowi po dziesiątkach informacji, jak w czasach niewoli nie wiedział, że Polska nie ma niepodległości, a w czasach wolności nie wie, że trzeba umacniać niepodległość. Zgadzam się. W strumieniu informacji bez przerwy jadących. Zgadzam się. Panie Marku, dwa krótkie pytania na koniec. W punktach trzy najważniejsze zagrożenia, z którymi będzie musiał sobie poradzić następca Benedykta XVI. Znaczy przede wszystkim głosić całość etyki katolickiej. W sposób przekonujący, po drugie głosić ją w sposób pozytywny, przekonujący, dlatego że kiedy głosimy ją, to jest niezbędne, kiedy głosimy ją jako prawo moralne, to jest bardzo ważne, ale jeszcze trzeba pokazać, że tak naprawdę, że to jest objawienie, które człowieka wyzwala, ale wyzwolenie wręcz, dokładnie, że to nas wyzwala, daje nam wolność. Daje nam to wszystkiego, czego nie jesteśmy w stanie realizować bez tego. I mówię przede wszystkim, co może najważniejsze, tylko tu mówię o tej podstawie naturalnej, a jest jeszcze ta zasada nadprzyrodzona, głoszenie prymatu i suwerenności Boga. Że tak naprawdę to, co kardynał Ratzinger jeszcze mówił na Sorbonie przed około 15 laty, że tak naprawdę Kościół, który nie aspiruje do żadnej władzy politycznej, każdej władzy, musi przypominać, jak Jan Chrzciciel, o jej obowiązkach, o tym, czym jest sprawiedliwość i z odwagą. Z odwagą instytucji, która otrzymała władzę nie z tego świata, która może ze spokojem mówić ludziom, co jest dobre i złe, i która nie szanuje immunitetu żadnej władzy, tylko każdej władzy z miłością i spokojnie mówi, nie wolno tobie, powinieneś. I ostatnie pytanie, wymarzony następny papież, czy ma pan takiego?
Dzisiaj widzimy bardzo wielu kardynałów, spośród których będzie papież wybierany. Przede wszystkim nie wiemy, kto może być wybrany. Bóg wie, bo dla Boga zresztą te nasze rankingi nie odgrywają żadnej roli, ale... Ale ja mówię o Pana Marzeniu. Gdybyśmy tak mieli mówić o tych Ratzingerianach, że którzy kardynałowie dzisiaj, u których można widzieć tego ducha kontynuacji, tych orientacji obecnego pontyfikatu, to na pewno kardynał Canizares, prefekt Kongregacji Kultu Bożego, którego właściwie nauczanie o kulcie, również o kulturze sakralnej i tak dalej, tak naprawdę było bardzo, przedłużało nauczanie papieskie. Kardynał Ranjit, który tam pracował, z Ceylonu, ze Sri Lanki, z Colombo, wychowany w tradycji wschodniej, syro-malankarskiej, chociaż dzisiaj on jest arcybiskupem diecezji rzymskokatolickiej, ale przyszedł z tego kościoła syro-malankarskiego, katolickiego. To ciekawe, bo to najdalej wysunięta na wschód tradycja chrześcijańska. Tego jeszcze nie było, także można powiedzieć, że nie tylko pozaeuropejski kandydat, ale pozazachodni. W najściślejszym tego słowa znaczeniu. Jasne. Dlatego, że granice zachodu są od Ameryki Łacińskiej do Filipin, a to jest rzeczywiście człowiek wschodu. Bardzo ciekawy na pewno z Rzymian kardynał Berg, były metropolita St. Louis, przewodniczący Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, bardzo bliski papieżowi z tego ostatniego konsystorza. No jest wielu kardynałów, Kościół ma bardzo wielu kardynałów. Prawdę mówiąc, ja myślę, że to może być ktoś, kogo mimo wszystko się nie spodziewamy. No dobrze. Jedno jest pewne, że jest ktoś, kto już wie, kto będzie papieżem i możemy czuć się całkowicie bezpiecznie. A jeszcze kardynał Schönborn, czyli właśnie taki bardzo bliski uczeń papieża, metropolita Wiednia. Mam nadzieję, także, że... No, zobaczymy, ale to mówię, Bóg wybierze swojego kandydata. No, trzeba się bardzo modlić, żeby kardynałowie zrealizowali to, co szukali woli Bożej i dali na Kościołowi dobrego papieża. Mam nadzieję, że nas posłuchają. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marek Jurek. Serdeczne dzięki. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do zobaczenia.